odpada i gnije. Odpada. Domiana wydarzeń roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zaliczyć można trzeci ogólnopolski konkurs recytatorski imienia Romana Brandstettera, który odbył się w dniach 22-24 listopada 2013 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance. Prócz popisów recytatorskich były pracowicie spędzone warsztaty oraz koncert znakomitej krakowskiej piosenkarki. Recitalem Joanny Słowińskiej, wybitnej, niekonwencjonalnej wykonawczyni muzyki folk, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Włodzimierz Ignasiński otworzył kolejną edycję konkursu. Jak zwykle było teatralnie, nastrojowo i bardzo emocjonalnie. Do Trzcianki zjechali mistrzowie słowa z różnych zakątków Polski. I co najbardziej cieszy, głównie młodzież. To fenomen, że na tego typu niszowe spotkania zgłasza się tylu chętnych i wspaniale, że takie spotkania wspiera finansowo tak powiat, jak i władze miasta. Popkultura broni się sama i znakomicie finansuje też sama. Tutaj sponsorzy wsparli inicjatywę najwyższych lotów. Tutaj przez 3 dni mówiono po polsku w najpiękniejszy z możliwych sposobów – poezją. I podkreślić warto, że z poezją tych najlepszych, z Brandstetterem na czele. Ja się bardzo cieszę, że się to udało. Jak to się stało? Można przewrotnie powiedzieć tak, no wystarczy jakieś 10 lat pracy, wystarczy wcześniej zorganizować 2 wojewódzkie, wystarczy mieć fantastycznych pomocników, czyli wolontariuszy, czyli może wcześniej recytatorów, bo nie ukrywajmy, nie przyjechaliby świetni, doskonali recytatorzy z Polski do Trzcianki, gdyby wcześniej nie słyszeli o Trzciance i nie słyszeli recytatorów z Trzcianki na konkursach ogólnopolskich. To jest jakby ten motor napędzający. Ja się cieszę, że jestem jakimś trybem tej machiny, ale to jest właśnie to. Czy wynik 25 osób w sensie ilości jest dobry? Bywa lepiej, ale mnie jakość jest nie jak na Trzciankę i ogólnopolski. Jakość jest tego konkursu w tym roku była z najwyższej półki. Obok ścisłego konkursu zrealizowano także warsztaty. Prowadzili je znakomici jurorzy konkursu: Joanna Słowińska, artystka, Krzysztof Skibiński, doktor filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Grzegorz Szlanga, aktor i reżyser. Przyznano następujące nagrody. Pierwsze miejsce Radosław Salamończyk z Włocławka. W Trzciance mam być przyjemność po raz pierwszy. Przede wszystkim wspaniale zorganizowana impreza. Jeśli biorąc też pod uwagę atmosfera jest naprawdę bardzo przyjazna. Jest tu też po prostu bardzo dużo znajomych z całego kraju, którzy też recytują. Bardzo dużo znajomych z ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Stąd też atmosfera jest naprawdę bardzo sympatyczna i od strony organizacyjnej, jak i znajomych. Tuż za Radosławem Salamończykiem uplasowała się Alicja Czarnuszka ze Szczecina. Trzecie miejsce zdobyła Zuzanna Sapożnikow z Poznania. Wykonawcy z naszego powiatu sięgnęli tym razem jedynie po wyróżnienia, co przy bardzo wysokim poziomie wykonawczym uznać należy za wspaniały sukces. Mikołaj Kubacki, Jakub Sikorski i Matylda Ignasińska znakomicie reprezentowali nasz powiat i zebrali na scenie wiele zasłużonych braw. Przyznano także nagrodę Teatru Poezji Lotka z Trzcianki dla Kamili Winkler z Zielonej Góry oraz nagrodę publiczności dla laureatki drugiego miejsca Alicji Czarnuszki. Ponadto wszyscy recytatorzy otrzymali upominki książkowe i rzeczowe ufundowane przez powiat czarnkowsko-trzcianecki. Na zakończenie członkowie jury podsumowali konkurs. To jest zawsze subiektywna ocena, natomiast to, co mogę powiedzieć na pewno o tym wydarzeniu, jakim były te przesłuchania, to to, że ich poziom był, to jest dla mnie najważniejsze, najistotniejsze, że on był rzeczywiście wyrównany, czyli że od pierwszej nagrody do ostatniego, nawet niewyróżnionej osoby, tylko tej, która w mojej ocenie najsłabiej wypadła, to wcale nie były wielkie różnice. I wspaniała dyscyplina, z jaką dobrane zostały teksty do tekstów Brandstettera, które są trudne.
To są trudne teksty, to są teksty o ważnych rzeczach, trudno jest zrobić dobry wybór tego tekstu, a jeszcze trudniej jest go pięknie podać, tak żeby on to, co zawiera w treści, bez zbędnego patosu i zbędnego bagażu, żeby to dotarło, i to się udało tym młodym ludziom, wszystkim. Trzeci ogólnopolski konkurs rezydentów.